Udostępnię Państwu ekran. No, oprócz tego osoby, które chciałyby później coś pisać na tablicę, to zapraszam na ten link. To jest link, który jest taką interaktywną tablicą. Można na niego wejść i sobie to też podglądać, jak się dzieje na bieżąco. Dobrze. Więc będziemy na tych zajęciach mówić o manipulatorach, to znaczy robotach, które ogólnie mają gdzieś tak taką postać, czyli są takim łańcuchem kinematycznym. I w ramach różnych części tych zajęć, podzielonych tak naprawdę na trzy, dlatego że będziemy mieli trzy kolokwia. Na pierwszym z nich będą rzeczy związane z głównie algebrą liniową i z takimi podstawowymi zależnościami geometrycznymi. Od razu przypominam, upominam, żeby się jak najwięcej tej algebry liniowej ćwiczyć. Jest to ważna część tego przedmiotu. Po prostu trzeba sobie sporo tej algebry gdzieś tam w głowę wkładać. Ponieważ ja tutaj na samych tych zajęciach nie będę w stanie Wam wszystkiego z algebrą, nie będę w stanie Wam tego wszystkiego pokazać. Co za to mogę zaoferować? To jest, ja prowadzę, blog i na tym blogu umieszczałem przez lata różnego typu zadania związane z tym przedmiotem. W szczególności teraz będą nas interesować tak zwane konieczne podstawy matematyczne. To jest pierwsza część tego. I na swoim blogu umieściłem takie podstawowe zagadnienia, które po prostu trzeba sobie przypomnieć i opanować. To są filmiki, które są po prostu popularnymi filmikami, czy na YouTubie, czy wzięte z Khan Academy, gdzie można sobie po prostu po kolei przejrzeć. Nie są to jedyne metody. Ja też pokazuję trochę inne metody robienia tego samego. No i to są rzeczy, które będziemy robić na tych zajęciach i na następnych. Czyli takie tematy jak dodawanie wektorów, odejmowanie wektorów, ilości skalarne wektorowe, mnożenie wektorów, określanie wektora prostopadłego do innego, no i wreszcie macierzy. Pierwsze kolokwium będzie się kończyć gdzieś tak na materiale związanym z macierzą rotacji, czyli z takim specjalnym typem macierzy, który jest bardzo przydatny w robotyce, ale będziemy się ogólnie kręcić wokół różnych zagadnień macierzowych. Też pewnie z troszeczkę innej strony niż wcześniej poznaliście, czyli dla przykładu spróbujemy sobie zinterpretować, czym jest wyznacznik, albo do czego się mogą nadać takie rzeczy właśnie jak iloczyn kartezjański, czyli iloczyn skalarny. W praktyce to nam wszystko posłuży później do tego, żeby z robotami pracować w sposób bardziej świadomy, a dokładniej, żeby dojść do czegoś takiego, nazwy macierzy jednorodnej, która jest bardzo wygodną postacią operacji translacji rotacji, takiej połączonej, to już będzie związane z kolokwium drugim, ale tam będziemy intensywnie tego używać i to jest coś, co będziecie używać przez całą swoją karierę robotyczną. Okej, więc czy są jakieś takie wstępne organizacyjne pytania? Raczej nie mamy więcej pytań. Okej. Czy wiecie, co to jest manipulator przemysłowy? Szczerze, doktor Rychta Wam pokazywał różnego typu roboty. Ale będziemy mówić o takich robotach najczęściej. Czyli ja to sobie wpisałem KUKA, dlatego że marki KUKA trochę robotów mamy. I to są właśnie takie robociki, które w dużej mierze przypominają ludzkie ramię. Niekoniecznie muszą, ale mają po prostu taką strukturę, gdzie jedno złącze się łączy z drugim złączem. Gdzieś jeszcze przy okazji tego będę Wam opowiadał o różnych naszych działaniach robotycznych. Ja tak samo jak dr Rychta jesteśmy z Zakładu Sterowania Robotów.
i zajmujemy się różnego typu projektami robotycznymi. Ja aktualnie prowadzę projekt robienia robotów miękkich w kierunku rehabilitacji. To jest projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie udało się nam uzyskać 1,5 miliona złotych na ten projekt. I tam akurat sobie budujemy trochę innego typu roboty, które by można było dla przykładu stosować jako egzoszkielet dłoni. Ale te rzeczy, które będziecie poznawać na tych ćwiczeniach, posłużą wam jako takie gruntowne przygotowanie podstaw tych zagadnień, tak żeby to się można było rozwijać. Robotyka jest bardzo szeroką dziedziną i tu przedstawimy sobie jakąś minimalną część, ale dla przykładu jakby ktoś chciał sobie pogłębiać równolegle, do czego namawiam, gdzieś też na blogu umieściłem taki fajny spis różnego typu kursów online, które sobie można przejść. Kursów jest teraz jeszcze więcej, one są łatwo dostępne i zachęcam do tego, żeby też poznawać, jak ktoś jest zainteresowany, też mogę podać inne źródła, dlatego że no, nie da się w skończonym czasie poznać tego bardzo dobrze. No i tutaj koledzy, którzy się w robotykę bawią, na pewno się douczają i poznają to lepiej, że po prostu więcej można było robić. Ale w ramach nawet przygód swoich szkolnych, takich typowych, poznacie dla przykładu system ROS, poznacie, jakie są metody planowania ruchu, sterowania robotów mobilnych, a na przykład na studiach już magisterskich będziecie się zajmować takimi rzeczami jak roboty usługowe, rehabilitacyjne, czy na przykład niektórzy z was mogą być zaangażowani w nasze projekty robotyki kosmicznej, bo też mamy taki ciekawy projekcik. Dobra, wracając to, no mówię, manipulatorki to będzie coś, czym się głównie zajmujemy, ale akurat teraz sobie zajmiemy się robotem mobilnym. Mamy drona i chcemy, żeby nasz dronik będzie sobie latał w taki charakterystyczny sposób. Próbujemy to może narysować w jakimś, na jakiejś siatce. Niekoniecznie to mi się musi udać, ale musimy sobie wyobrazić, czy tego gdzieś tak mamy siatkę. To jest wirtualna siatka, która trochę pomoże się zorientować. I ta siatka ma skalę taki jeden bok tej siatki, to jest powiedzmy 1 metr. No i nasz robocik przeleciał sobie, najpierw tu trafił, potem tu trafił, wreszcie trafił powiedzmy tutaj. Jakoś sobie te punkty nazwiemy, że to jest na przykład punkt A, punkt B, C i D. Mamy takie 4 punkty i będą nas tutaj interesować różne dziwne rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka nas interesuje, to no jakoś może sobie jeszcze nazwiemy te wektory. Czyli te, nazwiemy to sobie wektorami, że to jest wektor A, to jest wektor B i to jest wektor C. Czyli przeleciał sobie takie 3 odcinki. Pierwsze, co nas interesuje, to jest, jak leciał z punktu A do B, to jaką przebył drogę? Dla tych z Państwa, którzy są na tej wirtualnej tablicy, ja będę co jakiś czas zmazywał tą wirtualną tablicę, więc można sobie te rzeczy zapisywać. Jak się tam kliknie File i Save albo Share as a PNG, no to można sobie te rzeczy zapisywać. Będę pewnie mówił, kiedy to kasuję, ale proponuję sobie co jakiś czas zapisywać. Można to wtedy udostępnić też kolegom, którzy dla przykładu się nie zalogowali. Jakiej ta droga, jakby można było policzyć tą drogę pomiędzy punktem A i B? Jakiś pomysł?
długość tego wektora A? Mhm, tak, to będzie długość tego wektora A. No i teraz, żeby policzyć długość tego wektora A, możemy sobie ustawić jakiś układ współrzędnych. Niekoniecznie to musimy robić, tych układów współrzędnych możemy ustalić sobie dużo, ale ustalmy sobie, że jest taki układ współrzędnych, że tutaj w tym kierunku jest x, w tym jest y, a długości, czyli jeden x to będzie przejście pomiędzy taką jedną kratką wzdłuż x, jeden y to będzie wzdłuż y. Czyli teraz, gdybyśmy mieli opisać wektor A w tym układzie współrzędnych, to jakie on by miał współrzędne? Jeden minus jeden. Miałby jeden minus jeden. I teraz zobaczmy, że się właśnie pojawia to minus 1, dlatego że idziemy w odwrotnym kierunku niż jest kierunek y. Stąd się wziął minus 1. No i teraz w jaki sposób byśmy policzyli długość tego wektora? Będziemy tą długość zaznaczać sobie takimi kreskami. I jak to policzymy? Będzie to długość tak zwana, jakby ktoś tu chciał być fachowo, L2, zwana też kartezjańską. Czyli taką typową, no może tak nie kartezjańską, tylko euklidesową. To jakbyśmy taką długość określili? No to w tym przypadku pierwiastek 1 kwadrat plus minus 1 kwadrat. Dokładnie. Będziemy sobie brać każdą ze współrzędnych do kwadratu. I na końcu będziemy robić z tego pierwiastek. Dlatego mówię, że jest norma L2, dlatego że jest też norma L1 i norma L1 to była suma wartości absolutnych. I jest też więcej norm, na przykład L3 to byśmy za to sobie wartości absolutne podnosili do trzeciej potęgi, robili pierwiastek trzeciego stopnia i byśmy mogli dużo. Z ciekawostek norma jest też nieskończoność, a do nieskończoności to była na przykład największa wartość ze wszystkich współrzędnych. Gdyby nasz wektor gdybyśmy pracowali na płaszczyźnie trójwymiarowej i byśmy mieli na przykład takie coś, to byśmy wtedy sobie każdy z tych elementów podnosili do kwadratu i robili pierwiastek. A na razie się skupmy na płaszczyźnie, żeby przejść te przykłady płaszczyznowe. Czyli mamy te dwie współrzędne, podnieśliśmy do kwadratu i z tego nam wyszło. Jaki jest wreszcie wynik tego? Pierwiastek z dwóch. Jest to pierwiastek z dwóch. Czyli droga pomiędzy punktami A i B to był pierwiastek z dwóch. Nasz robocik przeleciał pierwiastek z dwóch. Dobra. Tu jest trochę łatwiej, ale na razie sobie też opiszmy, jakie współrzędne ma wektor B. Samo sobie powiedzmy o wektorze C. Jakie współrzędne ma wektor B? Zero minus dwa. Zero minus dwa. No i teraz tak, skąd my to wiemy? Jeden sposób, jaki możemy to sobie poznać, to jest to, że no, patrzymy, no, fizycznie nawet widać z obrazka, ale dla niewtajemniczonych i to się później przyda, szczególnie na przykład w postaci takiego wektora, który tutaj jest ten długi. Jedną z metod, żeby sobie wizualnie to trochę poprawić, to wyobrazić, że ten wektor przyczepiliśmy na początku układu współrzędnych. Czyli, że go tutaj umieściliśmy. Teraz jak umieszczam sobie ten wektor na początku układu współrzędnych, to widzę, że on jest tylko wzdłuż y i przeciwnie do, tak jak jest y skierowany. I stąd jest 0 minus 2. Druga metoda, jaką możemy sobie policzyć współrzędne tego wektora,
to jest podać współrzędne punktu C i odjąć współrzędne punktu B. Czyli tak zwana reguła, że sobie odejmujemy od końca, odejmujemy początek. I współrzędne punktu C to będzie 1 i S2, 3 z minusem, a współrzędne punktu B to będzie, no już podaliśmy nawet tutaj, bo to jest tak samo jak ten wektor, czyli to by było 1 minus 1. Coś pomyliłem, nie, jest ok. I w związku z tym, jeżeli byśmy odjęli te dwa wektory, te dwa punkty, jakbyśmy odjęli od siebie, to nam dostaniemy wartość 0 i minus 2. I to jest dość ważna definicja wektora, że wektor nam opisuje pewną zmianę. Że w tym momencie mówimy o zmianie położenia. Nie mówimy o bezwzględnym położeniu robocika, czyli tak jest wektor C. Gdybyśmy tylko znali wektor C, to nie wiedzielibyśmy, gdzie jest robot. Dopiero przekształcenie na punkt poprzez to, że mówimy o położeniu początkowym robota, potem o przesunięciu tego robota w punkt B i przesunięciu tego robota w punkt C, to wtedy dopiero możemy mówić o położeniu. Położenie robota, jeżeli bym zadał pytanie, gdzie jest robot, kiedy jest w punkcie C, to jest ta wartość. A wektor C nam mówi o wektor B. Wektor B nam mówi o tym, jak się robot ostatnio przesunął. No i właśnie, a sam wektor C, jakbyśmy opisali? Tutaj może w ogóle niektórych konfundować to, że ja nazywam je punkty A i wektory A. To jest trochę z lenistwa, nie do końca znam alfabet. Gdzieś tak skończyło mi się na CD, moja znajomość alfabetu. Ale w rzeczywistości to różnice, jak zauważyliście, jedno pisze z kreseczką, inne bez kreseczki. To jest trochę, żeby was przyzwyczaić do tego, że trzeba jakoś określić, czy coś jest wektorem, czy coś jest punktem. I sobie ustaliliśmy, że wektor zaznaczamy albo pogrubiając go, co jest dość trudne. Przepraszam, żeby wizualnie zaznaczyć, jest dość trudne pogrubienie, albo drugą metodą jest to, że zaznaczamy go z kreseczką po górze, co jest preferowaną metodą, bo niezależnie od tego, czym piszecie, to łatwo jest widać, o co wam chodzi. Ale równie dobrze moglibyśmy sobie te wektory nazywać zupełnie inaczej, na przykład literami greckimi moglibyśmy sobie nazywać jakąś inną częścią alfabetu, to zależy tak naprawdę od fantazji. U mnie fantazja jest taka, że sobie powtarzam te same oznaczenia, tylko z kreską lub bez. No wracając do tego, wektor C, jakie by miał tutaj wartości? 1, 3. 1 i 3. I teraz jedna metoda, czyli wirtualnie, jakbyśmy go przesunęli tutaj, to by nam wyszło, że on gdzieś tam sobie leci spoza kartki. Druga, no to byśmy sobie od punktu D odjęli punkt C. Polecam sobie te dwie metody gdzieś tam mentalnie ćwiczyć, dlatego że bardzo często będziemy mieli tego typu zadania. Szczególnie kiedy będziemy przechodzić do macierzy jednorodnych, też macierzy rotacji, żeby się orientować, co to znaczy. Także współrzędne takiego czegoś, to mogę mieć układ współrzędny gdzieś określony. I teraz interesuje mnie to w przypadku wektora, co jakbym go zaczepił w początku układu współrzędnych, to jaki on by miał wtedy współrzędny jako punkt. Ale to są 1, 3, bo przesuwam się o 1 wzdłuż x i o 3 wzdłuż y. Jeszcze jest trzeci pomysł, może to wam też przybliży, w jaki sposób mogę zbudować taki wektor C. Mianowicie możemy się bawić w takie puzzle. Różowym kolorem zaznaczę, no może tak, wersor. Teraz już traktuję to, co zaznaczyłem różowym, to jest wersor x, czyli jest to wektor w kierunku x o długości 1.
a jakimś zielonym zaznaczę wersor y, czyli za to wektor o długości 1 wzdłuż y. To teraz, żeby określić współrzędne wektora C, mogę spróbować zbudować wektor C z tych dwóch wersorów. Czyli ile ja potrzebuję określonych wersorów, tak jakbym sobie z klocku budował, żeby przejść z punktu C do punktu D. No i teraz, gdybym powiedział, że tutaj jest jeden, nazwijmy to 1x, a potem mam 1y, drugi y, trzeci y, to by mi wyszły współrzędne tego wektora. Czyli to jest taki trzeci pomysł na to, jak to sobie wyobrażać. Tutaj no, niestety cierpimy na mojej słabej znajomości skali, ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli byśmy mieli taką krzywą skalę, to to nadal jest prawdziwe. Może nie aż taką, że jest inne te długości, ale to, że x i y nie byłby tej samej długości. Gorzej, że wtedy byśmy dostawali wynikową wartość w jakichś dziwnych jednostkach. Ale ważne jest to, że mogę podać te współrzędne wirtualnie sobie się zastanawiając, ile ja potrzebuję x-ów, a ile potrzebuję y-ów, żeby przejść z punktu C do punktu D. Czy to jest zrozumiałe? Tak jest. Dobra, to możemy sobie to coś zasejpować. Proponuję też gdzieś tam sobie zapisać u siebie taki rysuneczek. Może sobie zapiszę. I teraz to trochę poczyścimy, żeby mieć miejsce na inne rzeczy. Dobra, więc na razie sobie zostawmy sobie wartości tych wektorów, czyli mieliśmy może nie wartości, tylko współrzędne tych wektorów. Dobra. Czyli mamy teraz trzy wektory i pytamy się, gdzie teraz robot jest, czyli czy jestem w stanie powiedzieć współrzędne punktu D. Korzystając z tych trzech wektorów, czy jest na to jakaś metoda? Żeby korzystając z tych trzech wektorów powiedzieć, gdzie jest robocik. No można je dodać. Mhm. Jeśli dodamy te wektory, to dodajemy po kolei, po sobie następujące przemieszczenia. I możemy zobaczyć. I teraz dodawanie wektorów to jest dodawanie określonych współrzędnych. Czyli wszystkie pierwsze współrzędne będziemy dodawać do wszystkich pierwszych, drugie do drugich, trzecie do trzecich i tak dalej. Nie nazwam tego x, y, z, bo równie dobrze mógłbym sobie te wersory i te osi jakoś inaczej oznaczyć. Powiedzieć, że to jest dla przykładu oś A, a to jest oś B. To już by wtedy na pewno wam ultra pomieszało w głowie, ale standardowo to są takie wartości. No i jeżeli sobie dodamy, to nam wyjdzie 2 i z tej całej zabawy nam wyjdzie 0. No i to oczywiście pokrywa się z tym, co jest na rysunku, czyli że przesunęliśmy się o 2x. Prosta operacja dodawania wektorów nam mówi o tym, gdzie się znalazł robot. No i dobrze, i teraz czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak daleko on jest od punktu startowego?
Tu uwaga dla tych, którzy się nudzą. Zaczynamy od dość banalnych spraw, dlatego że będziemy się rozpędzać, a tutaj mi głównie chodzi o pewne geometryczne zależności, żeby załapać połączenie pomiędzy sumowaniem wektorów z tym, co się jest realnym problemem w robotyce, jakim jest na przykład określenie pozycji robota na mapie. Więc sobie tak przechodzimy powolutku, ale żeby po prostu się obudzić i w pewien inny sposób myśleć o matematyce. Wracając do tego, jak daleko jest robot od zerowego punktu, czyli od położenia startowego? Dwa metry. Jeszcze raz? Dwa metry. Dwa metry. No i te dwa metry zrobiliśmy sobie tak, że znowu do kwadratu to wzięliśmy pierwiastek i mamy 2 metry. A jak daleką drogę przebył? Sumując długości tych wektorów? Mhm. Gdybyśmy chcieli poznać całą drogę, no to bym musiał... De facto pewnie robot by nie leciał sobie taką prostą trasą i to by jakieś tam robił nam cuda, ale w rzeczywistości byśmy musieli sumować te wektory, czy byśmy mieli pierwiastek z 2 plus 2 i plus co? Plus pierwiastek z 10. Plus pierwiastek z 10. No mamy tutaj 3 kwadrat, czyli mamy 9 i 1 kwadrat, czyli 1, czyli w sumie mamy pierwiastek z 10. Czyli taką by była za to droga przebyta przez robota. Dlatego, że mogłoby nas interesować dla przykładu to pod względem paliwa albo pod względem tego zużycia jakichś elementów albo pod wieloma innymi względami. Dobra. Mam jeszcze takie pytanie. Tak. Dlaczego przy D nie ma kreski, czy to jest wektor? To jest taka umowa, że piszemy sobie punkt jako bez kreski, tak? Tak, w przypadku punktu, bo teraz mówimy konkretnie, gdzie jest robot, czyli chcemy jego położenie na mapie, czy to jest punkt. To nie jest jakieś wirtualne przemieszczenie, tylko to jest, gdzie ten robot jest. I dlatego właśnie to piszemy bez kreski. Gdybym pisał o D z kreską, to bym pisał o jakimś względnym przesunięciu robota. Czyli dla przykładu C to jest względne przesunięcie robota z tego i z tego miejsca, ale tak naprawdę to wektor C to jest nasza fantazja, że myśmy go tutaj zaczepili. Moglibyśmy go zaczepić gdzieś indziej, to nadal byłby wektor C. Czyli żebym sobie tak narysował wektor C, albo bym sobie go tak w kosmosie narysował, no to by był ten sam wektor C, dlatego że wektor C jest po prostu różnicą pomiędzy jakimiś dwoma punktami. To by był ten sam wektor C, tylko zaczepiony w innym miejscu. A w przypadku punktu D, no to już ma wielkie znaczenie, gdzie on jest, dlatego że to nas fizycznie interesuje w układzie i w jakimś, że tak, gdzie to jest na mapie, to jest punkt D. A później możemy za to współrzędne podać i to nam powie względem jakiegoś układu współrzędnych, gdzie to jest na mapie. I podając współrzędne, już mówimy o właśnie odległości od środka układu współrzędnych, dlatego że ja wiem, że to jest trochę brzmi specyficznie, ale no mamy rzeczywistość niezależnie od tego, czy damy jakiś układ współrzędnych, czy nie. Więc jeśli mówimy o D, to mówimy D jest tu, a później mówimy o jakim układzie współrzędnych mówimy, czyli dla przykładu mógłbym sobie zrobić inny układ współrzędnych, na przykład tutaj. I w tym momencie współrzędne punktu C, D byłoby inne. I też długość tego D byłaby inna, dlatego żebyśmy mówili o innym układzie współrzędnych. Czyli podsumowując, D bez kreski to jest długość wektora względem początku układów współrzędnych. D bez kreski to jest informacja o punkcie. A teraz, jeżeli powiem D opiszę jakimiś współrzędnymi, to mówię o jego położeniu w jakimś układzie współrzędnych. A za to, jak sobie zrobię takie pionowe kreski, to wtedy mówię o długości albo odległości. Czyli te kreski stanowią o
o tym, że mówię o długości. Czy to jest jaśniejsze? No tak, ale czy po prostu chodzi mi o to, czy D bez kreski to jest też wektor, tak? To jest też wektor, rozumiem. D bez kreski to jest punkt. To nie jest wektor. To jest punkt. No dobrze. A rzeczy z kreską to są wektory. Wektory nam mówią o różnicy. A punkty nam mówią, gdzie coś jest. Oczywiście, gdzie coś jest, to też jest specyficzna kwestia, ale dlatego, że to niekoniecznie musi być i punkt, i wektor niekoniecznie musi mówić o odległości. Możemy mówić o jakichś specyficznych wartościach. Wektory często nam mówią o prędkościach, o siłach, ale mówią nam o wartościach względnych. To jest istotne, że to jest jakieś względne, to jest przesunięcie czegoś. To jest zmiana. A punkt nam mówi o jakichś wartościach zazwyczaj bezwzględnych. Bezwzględnych w znaczeniu nie dotyczą różnic. Nie mogę sobie dla przykładu sumować punktów. Nie ma to sensu. Gdybym sobie sumował punkty, zobaczcie, co by się stało, gdybym sumował punkty. Czyli teraz punkt B ma współrzędne 1 minus 1. Punkt C ma współrzędne 1 minus 3. Punkt D ma współrzędne 2, 0. Gdybym zsumował te trzy wartości, co bym wtedy dostał? Dostałbym coś, co ogólnie nie ma jakiegoś większego sensu. Dostałbym na przykład tak, tu bym 4 dostał, a tu bym dostał minus 3. Czyli ta suma tych punktów to było raz, dwa, trzy, cztery. Minus 3. Tu bym trafił, gdzie właśnie teraz się coś zamazuje, ale to nic nie znaczy. To jest coś, co nic nam nie wnosi, ta suma tych punktów. To jest jakby clue różnicy pomiędzy punktami a wektorami, że ich sumowanie nie ma sensu. Może to lepiej tłumaczę. Dobra, to teraz jeszcze wracając, czyli teraz znowu, jak ktoś ma ochotę, to sobie może to zasypować. Ja sobie to zasypuję jako screen 2, na przykład jako T2, tablicę 2. A teraz się zastanowimy nad jednym z tych wektorów, albo może nad dwoma z tych wektorów, trochę głębiej. OK, nadal interesuje nas układ współrzędnych związany z tym podstawowym położeniem robota. Interesuje nas taka kwestia. Pod jakim kątem robot leciał, kiedy leciał w tym pierwszym odcinku? Jak to sobie leciał, to jaki to był kąt? Interesuje nas ten kąt. Ja tutaj rysuję taką strzałeczkę. Nas interesuje ten kąt. Minus 45 stopni? Leciał pod kątem minus 45 stopni. OK, tutaj leciał pod jakim kątem? Wzdłuż tego drugiego odcinka. To minus 90 stopni. To będzie taki. I teraz zobaczcie, co ja robię. To też jest bardzo istotne, że dlaczego ja rysuję pomiędzy tym a tym miejscem ten kąt, a nie na przykład robię jakiś myk
jakiś, nawet ciężko powiedzieć, co bym musiał narysować. Szczerze mówiąc, to by akurat mi nic nie zmieniło, ale mógłbym to teoretycznie narysować tak. Albo dlaczego nie robię jakiegoś... Dlatego, że jeśli chodzi o znowu kąty, będziemy najbardziej robić jakichś wektorów. I możemy sobie przy liczeniu kątów wyobrażać, że ten wektor przesuwamy, zaczepiamy go w początku układów współrzędnych. Gdybyśmy go zaczepili w początku układów współrzędnych, czyli byśmy ten wektor sobie tu zaczepili, to by był taki kąt. I ten sam kąt to jest też ten kąt. Ten akurat większy to jest ten sam i to jest tak naprawdę coś, co nam tylko pozwala trochę sobie łatwiej to narysować, ale przy liczeniu kątów istotne jest, że punkt zaczepienia wektora nie ma znaczenia. Interesuje nas tylko względem czego to liczymy. Czyli w skrócie przesuwamy sobie ten początek, przesuwamy sobie na układ współrzędnych bazowy. I teraz tu powiedzieliśmy sobie, że ten drugi kąt to był 90 z minusem. No i zostaje nam trzeci. I teraz gdzie byśmy ten trzeci w ogóle narysowali? Który to jest ten trzeci kąt? Czyli pod jakim kątem robot leciał? Znowu, gdyby było takie pytanie, pod jakim kątem robot leciał? To co to by był za kąt? Tutaj mamy kolorki, możecie się odnosić do kolorków. Dużo nam się udało. Jak ktoś nie rozpoznaje, to jest pomarańcz, to jest czerwień, to jest brąz, to jest zielony. To w przypadku, nie chodzi mi w tym momencie o wartość, tylko gdzie byśmy go narysowali. Też tutaj osoby, które są akurat na tej tablicy, typu ślimak, małpa, zając, żyrafa, misiu i drugi zając. Ja jestem akurat koalą w tej zabawie. Mogą ten kąt narysować samą. Który to byłby kąt? To, no, mówię, że do końca to, co ja teraz mówię, nie jest do końca zdefiniowane. Dlatego, że zawsze sobie możemy mówić, czy to jest kąt chcemy pomiędzy czym a czym. Czyli trzymając się tej poprzedniej, czyli minus 45 stopni, to był kąt między osią x a naszym wektorem. Później mieliśmy kąt też między osią x a tym wektorem. Więc teraz też się trzymajmy, że mówimy o osi x i tym wektorze. Tylko tutaj będzie właśnie taki trochę mentalny problem. Gdzie to jest? O, jeszcze ryba się pojawiła. Może pani ryba chce narysować. To może to będzie 90 minus sinus 1 przez pierwiastek z 10. Chodzi mi, żeby na początku narysować, gdzie ten w ogóle kąt jest, o którym my kącie mówimy w ogóle. To może przenieśmy go do początku układów współrzędnych, tam gdzie jest właśnie wektor jednostkowy i oraz j, tak żeby ten trójkącik, który tam mamy, w poziomie 1 i w pionie 3, żebyśmy go tam przenieśli i będzie już jaśniejsza sytuacja wtedy. Tak, tak możemy zrobić. Trochę nam, nie wiem, czy to można powiększyć tą tablicę. Ktoś tutaj ładnie narysował ten kąt. Bo rzeczywiście wirtualnie, gdybyśmy przenieśli, czyli wyobraźnie, kiedy byśmy tam całą ekipę przenieśli tutaj, to by nam wyszedł gdzieś tam w kosmos idący sobie kąt i wtedy już łatwo stwierdzić, że nam chodzi o to. Mam duże znaczenie, to uwaga, podkreślam wartość tej strzałeczki, dlatego że ta strzałeczka nam mówi później o dodatności lub ujemności tego kąta. Gdyby nas interesował, patrząc na poprzednio, zauważcie, że na razie mamy, sobie go tam nazywając alfa, beta, to i kąt alfa, i kąt beta nam wyszedł ujemny, ale równie dobrze by nam mógł wyjść dodatnik, gdybyśmy się interesowali takimi kątami. Dlatego to jest bardzo istotne, żebyśmy gdzieś tam podkreślali, może tak, też by nam cała ta zabawa też się opiera, wokół czego my mierzymy. Więc my gdzieś wirtualnie mówimy sobie, że jest to prawostronny
prawoskrętny układ współrzędny i gdzieś mamy oś Z, która nam wychodzi z kartki. Tak de facto mierzymy ten kąt wokoło tej osi Z. I to trochę mamy dodatkowych tutaj założeń, żeby to się dało zrobić. Trochę też będziemy mieć problem z tymi znakami, licząc to, nazwijmy to automatycznie. Dlatego oprócz tego, że coś policzymy, no to czasem trzeba będzie gdzieś dodatkowe jeszcze uwagi tu stwierdzić. No i spróbujmy może to sobie policzyć w trochę inny sposób. Mianowicie, trzymając się tego przykładu tych wartości, które mamy tutaj, czyli mamy to C, policzyliśmy sobie, że C, długość C to było pierwiastek z 10, czyli wiemy, że to jest pierwiastek z 10. Szukamy sobie tego kąta. No i tak naprawdę to już całkiem sporo mamy, żeby to zrobić. Bo wiemy, ile tu wynosi, wiemy, ile tu wynosi, wiemy, wszystko wiemy o tym trójkącie, tak? Więc możemy zastosować wiele różnych rzeczy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile wynosi sinus tego kąta? Albo kosinus. Coś pamiętamy, gdzie z czym jest związany sinus, czym to sinus? No to sinus to będzie 3 podzielić przez pierwiastek z 10. A sinus? Jeden. Na odwrót chyba. To jak będzie z tymi sinusami, kosinusami? Sinus 3 przez pierwiastek z 10, kosinus 1 przez pierwiastek z 10. No tak mówiłam, że sinus to jest 3 przez pierwiastek z 10. Szanowni Państwo, napiszcie sami. Tutaj dostęp do tablicy jest, proszę bardzo. Jak to jest z tymi sinusami, kosinusami? To uwaga, mocno podkreślam, że te rzeczy będą nas to mocno interesować. OK, czyli tu mamy, czyli sinus, gdybyśmy mieli jakoś nazwać, to sinus nas będzie dotyczyć proporcji tych dwóch elementów, a kosinus będzie dotyczyć proporcji tych dwóch elementów. Co to teraz wyszło? 3 pierwiastki 10, 3 pierwiastki 10. Będziemy 1. Czyli będziemy mieli 1 przez pierwiastek 10, 3 pierwiastki 10. Teraz Czy jesteśmy w stanie z tego kosinusa i z tego kosinusa wyciągnąć tą gammę? To coś nam dało, że znamy kosinus. To, że znamy kosinus czegoś, to czy nam coś to daje. Ktoś coś?
No arkusa policzyć. Arkus kosinus. 71,55 stopnia. Arkus kosinus 1 przez pierwiastek z 10. Generalnie lepiej, żeby się zacząć przyzwyczajać do, może tak tu równa się, możemy, może tak z tym równa się, to tak, ale to będzie 1,24 radiana. Około. Wiem, że może być to trochę nienaturalne, żeby z tymi radianami pisać na początku, ale radiany też są w miarę łykalne. 60 stopni to jest około 1 radian. To jest gdzieś tak, to się trzyma. Mamy 6 radianów około, tak, bo 2 pi, więc mamy 6 radianów na kółko. 360 podzielić przez 6 daje nam, że 60 stopni to jest 1 radian. Tak więc około tego operujemy, tak? Całe kółko, około 6 radianów, 1 radian, około 60 stopni. Myślę, że jest dostatecznie dobre, żeby sobie w głowie już to poukładać, czyli to 70 stopni, no to jest trochę więcej niż 1 radian. No i to jest oczywiście 71,57 około, albo 1,25 powinien być, przepraszam, 25, około 1,25 radiana. To jest nasz kąt gamma. Niestety, gdybyśmy mieli współrzędne 1 i minus 3, to przy współrzędnych 1 i minus 3 nasza zabawa by nam dała też 1,25 radiana. Dlatego, że kosinus jest symetryczny i tutaj jest trochę przykry. Gdzieś tam później trzeba używać do tego wszystkiego mózgu, ewentualnie podawać dwa wyniki. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie podać znaku, to znaczy, no właśnie, tak, no znaku. Też nam się będzie robić to wszystko trochę przykro. Możecie się pobawić, co jeżeli bym miał tu wektor, to jaki to by był ten kąt, ile by wynosił i skąd ja to wiem. Czyli taki symetryczny, ale drugą stronę. A co jeżeli bym miał tam i co jakbym miał tam? To jest, myślę, dobra rzecz, czyli rozumiecie, mamy, każdy z nich ma długość pierwiastek z 10, każdy z nich ma współrzędne 1 i 3, tylko że w odpowiednim miejscu jest minusik. To co wtedy? No ale ważne jest to, że ze współrzędnych i z rysunku jesteśmy w stanie powiedzieć coś o kącie, czyli też taki robocik byśmy byli w stanie opanować kąt. Mówię z pewnym tutaj już zastrzeżeniem, że zaraz zobaczymy skąd się pojawia tutaj problem i dlaczego tak zaczynam trochę zastrzeżeń budować. Czy tutaj te rzeczy są jasne, które powiedzieliśmy? Skąd się wzięło minus 45, minus 90 i 1,25 radian? Tak, jasne. Wszystko. Wszystko jest na fajnie. Sobie też to zapiszmy. Jeśli ktoś chce, też może zapisać. No i czy, jak jesteśmy z czasem? Jeszcze tylko czasu mamy. Ok, teraz będziemy już mówić o trochę innych rzeczach, ale które też nam się przydadzą. Oto ciekawostka, nie mogę skasować tego, co ktoś napisał, ale bajer. Oto wredne. Oto wredne. Dobra. Na razie sobie już o dronach przestańmy myśleć. Drony, przestanie sobie myśleć. Drona to jest oczywiście fajna rzecz, z racji tego, że tam no, dużo się pojawia ciekawych zagadnień. One w takiej mniej oczywistej formie się pojawiają w manipulatorach, dlatego że podanie, gdzie się znajduje na przykład końcówka manipulatora, wymagać będzie od nas zazwyczaj nie tyle dodawania, odejmowania wektorów, co tak zwanej operacji kinematyki prostej,
no, którą będziemy sobie mierzyć no, w trochę inny sposób, nie jakiś dramatycznie inny, ale trochę inny sposób. Dobra. No nic, trzymajmy się nawet takiej górki. I mamy teraz takie zadanie. Już. Na tej górce stoi sobie człowieczek. Na tej górce. A może z jakąś tam flagą, stoi sobie z jakąś flagą. I jeszcze dla jakiejś jasności. No dobra, stoi sobie człowieczek z flagą. Interesuje nas, ile wynosi kąt beta. I teraz co wiemy o człowieczku z flagą? Wiemy, że ten wektor, ten, który narysowałem tutaj, ten, nie wiem co to za kolor, purpurowy, ma współrzędne 2 i powiedzmy 0,25. Pytamy się o to, jaki jest kąt beta. Tutaj, jako że nas interesują rzeczy związane z algebrą, to podejście, jakie bym chciał, żebyście wymyślili, będzie nam coś robić z naszym wektorem C w postaci no, takiej opisanej współrzędnymi. Czyli mamy ten nasz wektor C. Nasz wektor C wynosi tak. A tu mamy wektor flaga. Znaczy jesteśmy w stanie z tych dwóch rzeczy, czyli znając współrzędne wektora C i współrzędne wektora F, albo wartości poszczególnych parametrów, to czy jesteśmy w stanie powiedzieć o kącie beta. Albo chociaż o jakichś właściwościach kąta beta. Właściwościach to znaczy, a już jesteśmy w stanie znać go to trochę. Czy coś się gdzieś nam po drodze... Czy ktoś coś... O. Dla przykładu. Gdyby, zróbmy sobie, że jest inny kolega z flagą. O, jakiś kolorek zmienił, bo nic nie widać. Jest inny kolega z flagą, który tą flagę położył na ziemi. I nasz wektor E jest taki. Nasz wektor E jest taki, że no właśnie trochę ciężko będzie powiedzieć, to ja trochę oszukam i zrobię wektor E w taki sposób, że powiem, że to jest wektor C razy 3/4. Czy to jest prawdopodobne, że wektor E tak wygląda? Takie mam do Was pytanie. To ma sens, to co ja napisałem. Tak około, tak? Czy jakby, albo czy to się da łatwo obalić, że wektor E wygląda tak. Czyli w tym momencie wektor E to będzie 3/4. No i teraz wielka matematyka będzie, tego już chyba nie opanuję. To sobie napiszę skrótowo 9/4. Skąd ja to w ogóle wziąłem takie coś? Ktoś ma jakiś pomysł, że to wektor E? Czyli rozumiecie, to sobie nasz pan tą flagę położył i ona sobie tak leży.
to co ja to zrobiłem? No 3 czwarte razy C to jest po prostu wektor razy skalar. Przyjma ten sam kierunek i tam sam zwrot. Różni się tylko wartością, długością. A tu możemy skorzystać. A jaką będzie miał, to już korzystałem tutaj z pana, jaką długość będzie miał wektor A? 3 czwarte C. Czyli ile? No to skoro C ma pierwiastek z 10, no to 3 pierwiastki z 10 przez 4. Dokładnie. Jeszcze coś tu mi przestało pisać. Już sekundkę. Dokładnie. To też jest ważna sprawa, że my teraz mówimy to, co ja zrobiłem, czyli mnożąc skalar razy wektor, poruszamy się wzdłuż tego wektora. Poruszamy wzdłuż tego wektora. Jeżeli ja będę mnożył wartością pomiędzy 0 a 1, to będę na tej górce. Widzicie to, tak? Że jeżeli pomiędzy 0 a 1 będę się poruszał, to będę gdzieś na tej górce. I 0,75 to będę w odległości 0,75 od początku, czyli długość tego wektora to będzie długość C razy 3 czwarte. Taką będzie miało wartość, czyli w naszym przykładzie to będzie 3 czwarte razy pierwiastek z 10. Nie potrzebujemy, no ale 3 czwarte pierwiastek z 10. No i tak bym sobie mógł, czyli znając długość tego odcinka, mogę sobie, no to szczerze mówiąc, czy to jest 3 czwarte, to by była połowa, no nawet ma to sens. Nawet ma to sens, jak sobie głową przechyliłem i to mi wyszło coś takiego. Trochę dalej, żeby to było 3 czwarte pewnie. Czyli mamy taki odcinek. To teraz, gdybym... I to jest dość istotna sprawa, to akurat trochę będziemy w to wchodzić, ale mogę się poruszać po tej linii, mnożąc razy skalar. Mogę sobie też taką wygodną postać dać wektora C. To będzie, tu już konfundując dalej kolegę, który się zastanawiał nad tym daszkiem i brakłem daszkę, to mogę sobie zmienić daszek na taki daszek, albo mogę nawet zrobić takie coś, jak mam ochotę. I teraz takie C z takim mega daszkiem, czyli z taką czapeczką, to jest C znormalizowane. Czyli to jest coś, co ma taki sam kierunek jak C, tylko ma długość 1. Czyli długość C i wynosi 1. A jak sobie zrobię C razy pierwiastek z 10, o, takie coś jak zrobię, to mi wyjdzie, o, taka dość istotna sprawa, czy kierunek C z czapeczką jest taki sam jak kierunek naszego wektora C, tylko jego długość wynosi 1. Czyli jeżeli pomnożę razy skalar pierwiastek z 10, to będzie C. To jakie ma współrzędne C z czapeczką? Jakie ma współrzędne wektor C z czapeczką? Szanowni Państwo, może tutaj pani Ślimaczek odpowie. Ich mam jako anonimus, to tutaj.
Jakieś pomysły? Jak znormalizować wektor? Może sobie z tego skorzystam. Co ja muszę zrobić, żeby z tego przerobić, żeby wyliczyć, co jest z czapeczką? To jeszcze wracając, czy rozumiecie ideę, co z czapeczką, znormalizowanej postaci wektora? Jak gdybym miał narysować C, no to jeżeli to jest odcinek o długości pierwiastek z 10, czyli ma długość około 3, około 3 ma długość, to gdzieś to będzie długość, to jest gdzieś wektor C. No, nam się troszeczkę bajza tutaj robi, ale może po grupie będzie lepiej widać. No, po grupie nie zawsze pomaga. Ciach. C z czapeczką będzie wektorem o długości 1, a który jest w takim samym kierunku co C. Tutaj przez to, że mamy trochę te osie nierówne, to ciężko widać, ale gdybym położył C z daszkiem na osi X, to bym miał taką samą długość. No to niestety jest problem w tym, że u nas Y i X mają inną skalę. Ale gdybym sobie to jakoś czytelnie, uwaga, będzie nowy rysunek. Czy ja jestem w stanie to wszystko wyczyścić średnio? To na razie się skupmy. Spróbujemy sobie jakąś taką. Czy to jest ładniejsza skala? Ile tam było 1 i 3? Nie wiem, czy ta skala jest ładniejsza. Myślę, że ten rysunek będzie jeszcze gorszy niż tamten. Anyway, mamy wektor o długości 1, który idzie w tym kierunku. Pytanie, jaki on ma współrząd? Gdybym chciał z tego 3 czwarte, 9 czwartych dostać wektor C, to co bym musiał zrobić? Może się kontakt urwał, o nie. Przestaliście mnie słyszeć. Podzielić na 3 czwarte? Nie? Bym musiał podzielić przez 3 czwarte, czyli pomnożyć przez 4 trzecie, dokładnie. Czyli tutaj, żeby dostać C z daszkiem, one sobie za to dzielił przez co? Pierwiastek z 10. Pierwiastek z 10, dokładnie. Czyli jak mieliśmy współrzędny 1, 3, to będę miał 1 przez pierwiastek z 10. I będę miał 3 przez pierwiastek z 10. Przepraszam, czy można powtórzyć jeszcze raz tą ideę tego C znormalizowanego? Bo tak. Idea jest taka, tylko właśnie, jeżeli bym chciał nowy rysunek, to po prostu wam dam nowy link do tego rysunku, bo tu już się zrobiło za dużo. Nowy dostał adres. To jest adres nowego rysunku. Może nawet się da jakąś siatkę wyświetlić. Jest coś takiego, create nie ma. Dobra. Mamy. Spróbuję to jakoś od mnie
zrobić, żeby ta skala była podobna. O, znaczy to jest możliwe, że nie wiem. Rysowanie na komputerze powinno być prostsze, ale jest trudniejsze. OK. Mamy ten nasz wektor. On zdaje się 1,3. Taki mamy wektor. Tu mamy kółko. Jak pan przytrzyma lewy shift, to linię prosto można rysować. O mordę, na cywilizację. Lewy shift, zaraz zobaczymy. No nieźle, takie nawet są cywilizowane rzeczy. Może nawet kółka są gdzieś, nawet są kółka. No. No, tylko że niestety nie pośle tylko. Niestety ograniczenia techniczne są. Mamy wektor C, który ma współrzędne 1,3. Teraz, gdybym sobie, znaczy utrzymujmy, że to są to i to jest 1. Teraz, jeżeli ja bym sobie zrobił tutaj koło o promieniu 1, koło o promieniu 1. Jezus. To miałbym tutaj wektor C z daszkiem. Jest to wektor, który ma taki sam kierunek jak C, tylko że jego długość wynosi 1. Tak, to jest 1. Tutaj też jest 1. I teraz C z daszkiem. To jest tak jak C, tylko że ma długość 1. Ograniczyliśmy sobie, narzuciliśmy na że C z daszkiem to jest coś, że jak pomnożę normę C, już jak C z daszkiem pomnożę razy normę z C, to mi wyjdzie C. Dlatego, że norma C z daszkiem zawsze jest równa 1, bo to jest znormalizowana. Norma to jest odległość, to znaczy to jest długość, a znormalizowanie to znaczy, że ta nasza długość wynosi 1. To jest taka jakby definicja, czyli normalny człowiek miałby wzrost jednego normalnego człowieka, a za to wszyscy inni mogli w proporcji mówić o kimś, czy jak to jest trochę ponad normę, to by miał na przykład 1,2 normalnego człowieka. To jest taki pomysł za to. Tych norm jest ileś. My tutaj traktujemy normę Euklidesową i mówimy, że biorę sobie, korzystając z definicji, żeby policzyć C z daszkiem, wezmę sobie C i podzielę przez normę z C. I wyjdzie mi coś, co ma taki sam kierunek jak C, tylko że jego długość, jego norma wyjdzie mi 1. Czy to jest jasne? Tak, jasne już. Dobra. Więc teraz mógłbym sobie chodzić po tym szlaku, korzystając z takiej znormalizowanej postaci. Czyli żeby dojść do punktu, do tego punktu, potrzebowałbym się przejść pierwiastek z 10 odcinków pomarańczowych. Trochę smutne, no bo pierwiastek z 10, około 3 odcinków pomarańczowych bym się musiał przejść, żebym trafił do czerwonego punktu. No i ta znormalizowana postać jest o tyle miła, że można z nią fajne operacje robić. Mamy ten, czy ten poprzedni obrazek jeszcze żyje? Chyba jeszcze żyje. Wezmę się coś tutaj za...
znaki trójkąta. Czyli wracając do tego poprzedniego obrazka, to w poprzednim obrazku mieliśmy mowę o tej, właśnie to co tu próbowałem narysować tym kolorem, nazwijmy to niezbyt pięknym, to jest właśnie, że to jest takie koło o promieniu 1. I wracając teraz, że mamy kąt beta, to przydatne będzie dla nas ta znormalizowana postać wektora C. Szczerze mówiąc, może tak, jeszcze wracając do E. Wracając do tego E. Bo to wszystko się wzięło stąd, że mówimy sobie, że E to jest równe 3 czwarte C, czyli że mogę sobie poruszać się wzdłuż C, mówiąc, że jak to będzie razy 1, to trafię sobie do C. Jeżeli będę na przykład minus 1, to będę tu. Ale gdybym za to korzystał ze znormalizowanej postaci C, to bym sobie chodził takimi odcinkami o długości tego kubowego koloru. Teraz dla mnie istotne, wracając do pytania o kąt beta, to pierwsze pytanie jest takie, ile wynosi kąt pomiędzy D, a pomiędzy wektorem C a wektorem E? To żeby, ten kąt beta obliczyć, to musimy pomnożyć wektor C razy macierz obrotu płodów współrzędnych. No nie musimy aż tak brutalnie. Na razie to sobie spójrzmy, to pan dobrze kombinuje, ale trochę będziemy to inaczej widzieć. Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie będziemy korzystać z macierzy, żeby liczyć kąt. Będziemy w drugą stronę. Ilość jest skalarny, wektorowy. No, na przykład. Na razie sobie zobaczmy, że tak. Znając wartość C i znając wartość E, niestety nam jakoś super dużo to nie da. No, dla przykładu iloczyn skalarny byłby fajną wartością, tylko że zobaczmy, co by się stało. Jeżeli iloczyn skalarny, to znaczy bierzemy sobie poszczególne współrzędne, mnożymy je razy siebie, czyli w tym momencie mielibyśmy jeden razy 3 czwarte plus 3 razy 9 czwartych, no i by nam wyszło jakieś tam 3 czwarte plus 27 czwartych, żeby nam wyszło 34 i jesteśmy w jakimś takim smutnym miejscu, nic nam mądrego nie daje. To jest pewien problem, czyli to by było iloczyn skalarnych tych dwóch wektorów. Mało nam to daje. Widać, że ten kąt, czy widzicie, że kąt pomiędzy wektorami E i C wynosi 0? Tak. To widać, tak? Więc teraz de facto próbujemy to jakoś sobie łatwo udowodnić. Przy takiej opcji, że weźmiemy po prostu sobie dwa wektory, no to dostaniemy jakąś taką niezbyt miłą formę. Gdybyśmy zastosowali znormalizowaną postać tych dwóch wektorów, to już by było milej. Dlaczego? Bo po pierwsze znormalizowana postać wektora E jest, czy coś jesteśmy w stanie powiedzieć o zależności znormalizowanej postaci wektora E, a znormalizowanej wartości wektora C? Jak je odejmiemy, to wyjdzie 0. A dlaczego tak się dzieje? Bo mają tą samą wartość i są pod tym samym kątem. To są równe, tak? Dlatego, że to po prostu jest to. Znormalizowana wartość wektora E i C to jest wektor C z daszkiem. Czyli dostalibyśmy 1 przez pierwiastek z 10, 3 przez pierwiastki z 10. To ile by wynosił iloczyn skalarny tych dwóch znormalizowanych postaci?
Jeszcze może sobie przejdźmy do tej drugiej tablicy, bo tu już się serio miejsce skończyło. Ja przechodzę tak do tablicy numer 2. Kółeczka nie mogę usunąć. Dobra. Mamy C znormalizowane i to jest 1 przez... Może sobie w ogóle tak to zapiszę. I mówiliśmy tam o E znormalizowanym i to jest równe C znormalizowanym. Teraz interesuje nas iloczyn skalarny. Iloczyn skalarny, to znaczy będziemy sobie brać dwie te wartości, czyli 1 będziemy sobie dawać. Iloczyn skalarny, dla przypomnienia, to jest tak bez kreski, jest to się z takim tutaj robi kółeczkiem. Mogę sobie te pierwiastki z 10 dać przed to. Bo uwaga, to co ja robię jest bez sensu. Gdyby to pytanie było na kolokwium, to odpowiedź byłaby jednoznaczna. I można to dużo szybciej policzyć. Ja to robię tylko treningowo. Iloczyn skalarny to będzie, biorę sobie pierwsze współrzędne, mnożę je i dodaję drugie współrzędne, też pomnożone. Tu było przez... O, tak było. I mi wychodzi 1. Dlatego, że mamy coś, co ma długość 1, mnożymy razy coś, co jest w tym samym kierunku i ma długość 1 i dostajemy 1. Jeżeli znormalizowane postacie wektorów, dzisiaj to uwaga jest rozgrzewka, my sobie do tego wrócimy. Myślę, że już duża część tutaj z Państwa odpływa troszeczkę, ale żeby mieć fajną rozgrzewkę na kolejnych zajęciach, to jeżeli znormalizowane postacie dadzą nam w iloczynie skalarnym 1, to znaczy, że kąt wynosi 0, to są po prostu wektory leżące na tej samej linii. Co by było, czy by nam mogło wyjść minus 1? Co by to wtedy znaczyło, jeżeli znormalizowane postacie mają minus 1 iloczyn skalarny? Ktoś jakiś ma pomysł? To może sobie to też, bo już zbliżamy się do końca, to jeszcze sobie nową tablicę załóżmy. W tej kolejnej tablicy. To znaczy, że mają przeciwny zwrot. Że mają przeciwny zwrot, tak? Czyli gdyby była górka, to jeden byłby tak, a drugi byłby tak. I teraz uwaga, niezależnie od tego, jaki wektor byłby to, to moglibyśmy o tym kącie coś powiedzieć, dlatego że ma sens przy tych wszystkich zabawach posługiwanie się znormalizowaną postacią wektora. I to jest istotne, co Wam zwracam. Fajnie, że były te pytania, to były bardzo istotne pytania związane z tym, czym jest znormalizowana postać, bo po prostu często się będziemy nią posługiwać. Znormalizowana postać też nam na przykład może pomóc zbudować jakiś układ współrzędnych. To jest popularna rzecz, którą się tu często będziemy posługiwać. No ale żeby trochę się pobawić, to praca domowa. Praca domowa będzie dość prosta. Nie wszystkie, może tak, najważniejsze, jeśli chodzi o pracę domową, to sobie przesłuchujecie i przeglądacie te filmiki, które dla Was umieściłem w temacie konieczne podstawy matematyczne. To są też przykłady, te na przykład, które ja te filmy nakręciłem, to po prostu są z zeszłych lat rzeczy, które ja pokazywałem na ćwiczeniach. Więc tam dokładnie to samo będziemy robić. Pewnie w tym roku w trochę innej formie, bo chcę trochę więcej dać przykładów praktycznych, ale jak to się dzieje w takiej abstrakcyjnej formie, to poznacie tutaj.
A my sobie w pracy domowej zrobimy jakieś takie proste tutaj operacje. 1, 2, 1, 3, 4 powiedzmy. 1, 2, 3. OK, i nas interesuje A plus B plus C. A minus B minus C. A, B, C. Kosinus kąta między A i C. I jeszcze nas interesuje. Też na podstawie filmików, które sobie obejrzycie, będziemy to omawiać na zajęciach, ale interesuje nas jeszcze A razy C. Za to wektorowe. I to jest filmik tutaj o nazwie jako iloczyn wektorowy liczony za pomocą macierzy skośnie symetrycznej. OK, korzystając z ostatnich dwóch minut zajęć, czy są jakieś pytania? Coś. Ja takie pytanie, to dlaczego nie będziemy korzystali z macierzy obrotu? Będziemy korzystali z macierzy obrotu, tylko z macierzy obrotu. Może tak, żeby z macierzy obrotu wyciągnąć kąt, to i tak korzystamy z tych operacji, które tutaj podaliśmy. Czyli ona nam nie pomaga jako taka, dlatego że i tak to się sprowadza do tego, do tych rzeczy, które opisaliśmy. Czyli też wyliczymy sobie określone iloczyny skalarne i wyciągamy z nich kosinus. To po prostu w tą stronę działa. Macierz obrotu jest częściej skutkiem jakichś rzeczy i później nam pomaga do tego, żeby bardzo szybko robić obroty, ale niekoniecznie nam pomaga w rozwiązaniu takiej zagadki. Czy ta odpowiedź panu poszła? Dobrze, rozumiem, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Będziemy bardzo dużo mieli tak a propos macierzy obrotu, że nikt się nie martwi. Dużo fajnych rzeczy będzie. Ja mam pytanie dotyczące tej ręki egzoszkieletu. W jaki sposób jest sterowana? To się opiera na Arduino, bo pan mówił, że pracuje pan między innymi nad tym. Tak, ogólnie na takich rzeczach ala Arduino. Zachęcam, jak pan jest zainteresowany, to duża część z tych działań ma miejsce wokoło naszego koła skaner. Ja mam takie podkółeczko o nazwie Robots for Humans. Ale no tak, prototyp pierwszy, jaki był stworzony, to był na Arduino Mega. Później w jakieś dalsze rzeczy się przerzucaliśmy na trochę mocniejsze mikrokontrolery, ale też sterowane z poziomu Arduino. Wokoło takich kontrolerów to sobie chodzi. No i oczywiście może być też podpinane do komputera. Rozumiem, dziękuję. Też gdzieś taka propos chyba na stronie, jak pan sobie zobaczy, jest o tym filmik, któreś demo na tego urządzenia. Teraz pracujemy, to jest w ogóle o dużo większy projekt, ale jest tutaj haptyczna rękawica oparta na zjawisku jammingu. To jest jeden z naszych pierwszych prototypów. Z ciekawostek opatentowany. To jest opisane, czy jest wytłumaczone, to jest na przykład drugi prototyp. Nie wiem, czy to widać, ja na ekranie szaruję, ale no, drugi prototyp tak wyglądał. I to rzeczywiście było z Tinsy sterowane. Ten taki Arduinowy klon, tylko że na silniejszym procesorze. OK, to w takim razie postaram się na Bicampie zrobić miejsce na tą pracę domową. Najważniejsze dla mnie to jest, żebyście to zrobili, obejrzeli i żebyśmy mieli jakieś tam pole do rozmowy, dlatego że te pierwsze rzeczy wolałbym skupiać się na przykładach robotycznych później, a to jest w sam raz, żeby sobie samemu po prostu poodłubać i poćwiczyć. To są dość proste rzeczy, szczególnie, że można sobie Wolfram Alpha wrzucić i testować wyniki.
więc łatwo możecie sprawdzać te swoje rozwiązania. Głównie chodzi, żeby to przećwiczyć. Tutaj uwaga, jeśli chodzi o kolokwium. Jeżeli kolokwium byłoby w tej formie, co było w zeszłych latach, to byłoby w formie, no pewnie gdzieś, no, może tak, w zeszłych latach, powiem, jak to było przed COVID-em. To było w ten sposób, że rzeczy miały miejsce na sali wykładowej i były bez dostępu do kalkulatorów. Dlatego też trzeba sobie ćwiczyć jakieś rzeczy typu operacje trygonometryczne i też pamiętać tak ile, jak na przykład wyliczyć sobie kosinus minus 45 stopni albo sinus 120 stopni. To taka uwaga. Czy to w tym roku też będzie w tej formie, ciężko mi powiedzieć, ale przygotowujmy się do tego, że przynajmniej przy takich typowych wartościach to trzeba funkcje trygonometryczne znać, trzeba trochę umieć mnożenie, dzielenia, dodawania i odejmowania. Też przed kolokwiami będę Wam dawał jakieś takie arkusze ćwiczeniowe, które po części przybliżą, jak mogą wyglądać pytania na kolokwium. Ale no, myślę, że dobrze to idzie. Cieszy mnie tutaj Państwa zaangażowanie, więc myślę, że w dobrą stronę idzie. No, i też oczywiście, jeżeli ktoś ma pytania, to proszę zadawać. Też można przez WICAM zadawać na forum. To wtedy przysłużycie się do tego, że inni ludzie będą widzieć, że są jakieś wątpliwości, może mają te same wątpliwości. Okej, to w takim razie do zobaczenia za tydzień. I liczę na dobrą współpracę z Państwem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.